Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku programu Tomasz w biznesie. Ja nazywam się Tomasz Gula i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, czy prawo zatrzymania przez banki wobec frankowiczów jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Skąd ten temat? No pojawił się na tle orzeczenia Sądu Najwyższego, który właśnie dokonał tego zapytania do TSUE. To w dzisiejszym odcinku oczywiście zapraszam do polajkowania, do subskrypcji i do pozostawienia komentarza. Zapraszam w ogóle do dyskusji na ten temat. OK, to zaczynamy. To orzeczenie troszeczkę mnie zbulwersowało i nie tylko mnie, ale też innych praktyków prawa, a w szczególności Frankowiczów, bo ta najnowsza uchwała Sądu Najwyższego 6 października 2023 roku jest dla mnie całkowicie niezrozumiała, ponieważ to tak naprawdę wydarzenie otwiera nowy rozdział w walce z kredytobiorcami wobec banków. Sprawa tego zarzutu zatrzymania, no w ogóle instytucji z zarzutu zatrzymania trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I na szczęście właśnie wobec tej uchwały i bardzo się cieszę, że trafiła, ponieważ w innym przypadku mogłaby się wydarzyć bardzo nieciekawa sytuacja, niekoniecznie byłoby to oczywiście zgodne z prawem unijnym, ale gdyby nie to pytanie prejudycjalne, uważam, że ta uchwała mogłaby być i przypuszczam, że nawet też będzie wykorzystywa, wykorzystywana przez pełnomocników banku. Jeśli oczywiście w trakcie Twojego procesu sądowego przeciwko bankowi jeszcze nie spotkały się z zarzutem zatrzymania, wcześniej czy później pełnomocnik banku taki zarzut podniesie. Ja wyjaśnię, w czym jest problem w tej uchwale, ale jednocześnie wskażę, że na szczęście tutaj na straży naszych praw stoi SuE, co wielokrotnie, jak widzimy w tym roku i w poprzednim, no wykazał się bardzo konsekwentną linią orzeczniczą chroniącą konsumentów. Nie tylko chodzi tutaj o dyrektywę 93 13, ale ogólnie dbającą o pewien porządek. To konsument jest z tą stroną lepiej chronioną a nie bank. Wyjaśnię na początku oczywiście czym jest ten problem z zarzutem zatrzymania, bo zarzut zatrzymania to manewr tak naprawdę prawny, ja to nazwę manewrem prawnym, taktyką, strategią, chociaż bardziej taktyką niż strategią, yy, które banki wykorzystują, aby unikać odpowiedzialności za oczywiście te nasze niesprawiedliwe, w mojej ocenie oczywiście umowy kredytowe. W praktyce pozwala to bankowi na zatrzymanie wszystkich zapłaconych rad, zapłaconych Twoich rad, dopóki kredytobiorca nie zwróci całego kapitału. Absurd, prawda? A takie działanie tylko stanowi poważny problem dla frankowiczów, ale także narusza zasady w mojej ocenie uczciwości i przejrzystości, a chyba bank jako instytucja, jako podmiot profesjonalny powinien stać na straży uczciwości i przejrzystości. Bo konsument nie może bowiem w prosty sposób szybko, mając ten zarzut zatrzymania, swoich pieniędzy i to nawet w sytuacji, gdy zwrócił bankowi kapitał kredytu, czyli nadpłaciłeś już kredyt, miałeś na przykład 100 tysięcy złotych, nadpłaciłeś 120 tysięcy, i nie daj Boże, gdyby bank, zarzut banku został uznany przez sąd, tak naprawdę jesteś w bardzo patowej sytuacji. Ja oceniam, że ten wyrok. CUE, które ma zapaść z uwagi na, to rzecz, na tą uchwałę Sądu Najwyższego mniej więcej w połowie 2024 roku. I też spodziewam się, że jednak CUE stanie po stronie frankowiczy, jak miało miejsce to obecnie. Podam tylko sygnaturę uchwały, która zapadła Sądu Najwyższego, która teraz zapadła. To jest sygnatura 3 CZP 126 na 22. Jeszcze powracając do tej decyzji Sądu Najwyższego, która mnie tak trochę <laughs> zbulwersowała. Bowiem 6 października 2023 Sąd Najwyższy podjął decyzję o przekazaniu sprawy do CUE, to akurat jest dobra sytuacja, ale z uwagi na jej związek z interpretacją prawa unijnego. Sam Sąd Najwyższy w ustnych motywach podkreślał, że co do zasady uznał, że umowa kredytowa, umowy kredytowe mają charakter wzajemny, to zostaje otwarta kwestia, czy stosowanie prawa zatrzymania przez banki jest możliwe. I to zarówno pod względem tego, czy w ogóle można stosować ją wobec kredytobiorców, a jeśli nie, czy można to zrobić na przykład w pewnym ograniczonym zakresie. Sąd Najwyższy zaznaczył również, że w tym zakresie istnieją argumenty zarówno za, jak i przeciwko stosowaniu tej instytucji, <gry> zwłaszcza biorąc pod uwagę najnowsze rzecznictwo CUE w sprawach frankowych. W mojej ocenie, oczywiście, ja nie zgadzam się z takim stanowiskiem Sądu Najwyższego. Co do charakteru umowy kredytu, nie uważam, że są to umowy o charakterze wzajemnym. E, wręcz przeciwnie, no, przeciwko temu, no, takie podstawowe rozumowanie jest sprzeczne z naturą tego kontraktu. No, Abstrahując nawet od dorobku naukowego, który jednoznacznie wskazywał i wskazuje na brak wzajemności tego typu umów, i podkreślić należy, że same umowy kredytu nie przechodzą prostego testu wzajemności. No i ponadto również w doktrynie, Podkreśla się, że celem za zatrzymania jest zabezpieczenie spełnienia świadczenia. No a tymczasem zatrzymanie pieniędzy przez bank prowadzi de facto do spełnienia świadczenia kredytobiorcy, a nie zabezpieczenia, a nie do zabezpieczenia. No czyli takie zatrzymanie nie realizuje celu zabezpieczenia, ale inny cel nieprzewidziany e, w ustawie. I... Podam jeszcze inną kwestię. Z mojego doświadczenia, miałem wiele już spraw zakończonych, niezakończonych nawet w toku. Ani sąd pierwszej instancji, ani sąd drugiej instancji nigdy nie przychylił się do zarzutu zatrzymania, i mam nadzieję, że tak pozostanie. Tutaj powrócę do tego pytania prejudycjalnego, bo Sąd Najwyższy zadał pytanie CUE. Dotyczące interpretacji słynnej dyrektywy 93 13 w kontekście zarzutu zatrzymania stosowanego przez banki. Pytanie to skupia się na zgodności stosowania prawa zatrzymania z dyrektywami unijnymi chroniącymi konsumentów no, przed nieuczciwymi praktykami. Oczekujemy tej odpowiedzi, z SUE. Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż za rok. No i mam nadzieję, że oczywiście sprawiedliwość będzie po stronie konsumentów. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do śledzenia najnowszych informacji, do pozostawienia komentarza i w takim razie do zobaczenia już niebawem. Cześć!